Dzień dobry widzowie i kupujący, z tej strony Maciek z firmy Mavcar. A oto jeden z samochodów, o które najczęściej pytacie w mailach i w pytaniach na YouTubie. A o tym może powiem później, bo często się też z tym powtarzam, że to jest samochód, o który często pytacie, ale Fiat 500 jest bardzo poszukiwany na rynku wtórnym. Teraz chwilę powiem Wam, co tutaj mamy dokładnie za model. Jest to 2011 rok, z poszukiwanym prostym silnikiem 8-zaworowym, jeszcze pomiędzy tym czasem Fiata Uno. 69 albo 70 koni, z bardzo niskim przebiegiem, 105 tysięcy km i auto ma, pochodzi od pierwszego właściciela. Od nowości i jest to oczywiście manual, bo tutaj często były te izotreniki, czyli skrzynie półautomatyczne, nie każdy za tym przepadał. Co jeszcze warto wspomnieć, auto fajnie utrzymane, serwisowane, jest nalepka od rządu przy 80 tysiącach. I jeszcze pojazd jest bezwypadkowy. Też rzadko się zdarza, bo te małe autka, tak jak widzicie, często są użytkowane w miastach i zdarza się tak, że po prostu są gdzieś poobijane i ludzie lakierują, nie konkretnie ze względu na wypadek, ale po prostu ze względu na estetykę. Tutaj tylko lewy błotnik ma około niecałe 200 mikronów, ale to jak zawsze będzie zmierzone i pokazane na filmie. Kolejna rzecz, bardzo fajna wersja wyposażenia. Tutaj mamy wersję launch czy lunch, jak to woli, czyli sporo takich chromowanych akcentów, które nie występują przy innym tego typu pojeździe jak Fiat 500, jeżeli oczywiście macie inną wersję. Tutaj pewnie widzicie z tyłu chromowana listwa na zderzaku, inny wydech, no i też mamy, nie wiem czy wszystkie mają chromowaną tą listewkę od klapy, ale tutaj też jest chromowana z napisem 500, fabryczne alufelgi. Klamki również w chromie i taka listewka, bo jak dobrze kojarzę, chyba nie wszystkie były chromowane. No i z przodu będziecie mieli to samo, też chromowaną listewkę. No i dodatkowo przeciwdzielne i chyba ta krateczka w tym launch jest troszeczkę inna, tak to są paski, a tak to jest plaster miodu. Jeszcze dodać fajnego wyposażenia, oprócz tych przeciwdzielnych, które Wam pokazałem, mamy dach panoramę, ale oczywiście tu go nie będzie widać, bo jest tutaj bardzo ładny kolor tego pojazdu. Myślę, że najczęściej panie wybierają ten samochód do zakupu. Myślę, że ten kolor do wszystkiego idzie, będzie fajnie dopasować, bo jest to taki bardzo ciemny granat, praktycznie wchodzący w czarny, ale w słońcu wygląda troszeczkę jaśniej z tym białym wnętrzem. Naprawdę fajnie kontrastuje. Myślę, że nie jest to taki standard. Wszyscy są białe, ale biały już, powiem szczerze, się znudziły, czy jakiś taki bardzo krzykliwy czerwony. Co do stanu technicznego, chyba się nie ma do czego doczepić. Tak jak wspominałem, rozrząd wymieniony, dużo serwisów zrobiony w ASO Fiata i też Jeepa, bo Jeep później się oczywiście, te marki są razem połączone. I jeszcze warto, tak jak wspomniałem Wam, dlaczego ten samochód jest trudny do zakupu i dużo osób do niego pyta. Trudny jest z powodu pierwszego, tak jak wspomniałem, dużo jest zmęczonych samochodów z dużych miast, gdzie ludzie się wpychali, albo często wsiadają, mają małe przebiegi, ale auto jest wyjeżdżone po mieście, ciężko dorwać coś normalnego. Druga sprawa to, że auto też na rynkach zachodnich, jeżeli jest w dobrym stanie, zostaje po prostu w Niemczech czy w innych krajach takich troszeczkę od nas bogatszych, lub też jeszcze nawet potrafi auto nawet takie nieidealne pojechać do Włoch, bo we Włoszech też bardzo dobrze te fury się sprzedają. No i trzeci zestaw taki, że nie jest to też pojazd, który ma za dużą konkurencję. Tak małych aut w tym segmencie nie oferowało za dużo firm i wyglądających tak fajnie stylistycznie, bo tutaj oczywiście stylistyka retro, zaokrąglone reflektory, klamki, listwy. Nie starzeje się tak szybko jak jakieś nowe, czesne rozwiązania.
Proszę, to sobie nagrajmy za to książkę serwisową. Tu macie jego wpisy, przy ilu były robione jakieś tam wymiany. Tutaj nawet ktoś wymienił sobie przy 5000 km. Tu przy 17, fajne takie tam wymiany. Nikt tam nie czeka, nie wiadomo ile. Proszę, tutaj dalej. Serwis od Fiata, gdzie tutaj był zrobiony Sunrimen przy 80, a nie, przepraszam, tutaj jest Sunrimen przy 80 w Jeepie, czyli też jakby we Fiacie. No i w tym Matren, jak widzicie, ta sama firma co Fiat, ale przerzucili się na Nissana, więc można powiedzieć, że auto było serwisowane bardzo długo w ASO. Teraz jak widzicie, jest przebieg 105 tysięcy, a serwis robiony przy 95. Książkę serwisową mamy z głowy. No i zacznę sobie opadać we wnętrzu, bo wnętrze oczywiście też jest, wiecie, takie, jak to się mówi, w nowym retro stylu. Proszę, lewa strona, srebrne kramki w modzie. To tak fajnie sobie wymyślili, że tylko wystarczy nacisnąć, nie potrzeba żadnych przycisków. Ładnie tutaj jest wszystko w jednym miejscu ułożone. Plastiki, wiadomo, nie są najwyższej jakości, bo jest to tylko Fiat. Tutaj też taka ala plastikowa blenda imitująca lakierowane blachy w tych starych Fiatach. Fajnie się prezentuje, bo jest bardzo na taki połysk zrobiona i dobrze imituje po prostu metal. Nawet pewnie widzicie, jak się wnętrze odbija w tym plastiku. A nie jest on też tutaj, jak widać, zdrapany, bo często też się trafiają jakieś zdrapane wersje. Z deseczki sobie przechodzimy w tą. Włącznik też ładnie zaprojektowany, przeciwdzielnych tylnych, przednich. Oczywiście auto ma wspomaganie City. Ja powiem wam tak, tu dla mnie się już mega lekko kręci bez City, a City to już jest naprawdę, można jednym paluszkiem kręcić. Nawet wam tu włączę i pokażę, proszę. Tu jest City, zobaczcie, jeden palec i to auto naprawdę można sobie parkować bez żadnego wysiłku. Dobra, wyłączmy to. Jak widzicie, radio jest MP3, też spoko, a do radyjka jeszcze mamy tutaj, proszę, gniazdko USB, więc każdy będzie mógł swoją ulubioną muzykę sobie podłączyć. Klimatyzacja automat, rzadko spotykana rzecz w tak tanich samochodach, i klima działa, jest jednostrefowa, tu elektryczne szyby, jak w Pandzie, gałka zmiany biegów, patrzcie, fajnie tutaj wymyślili, żeby zestawić ten, tutaj dalej okrągłą gałeczkę, dali te kwestie, jak się zmienia biegi, rozpiskę troszeczkę niżej. No licznik oczywiście też ładnie wkomponowany, obrotomierz, prędkościomierz, fajnie oszczędzi to miejsca. No i że Fiat był robiony w Polsce, macie polskie menu. Możecie sobie kliknąć, czy tam przełączyć, proszę. O, zasięg, odległość. Tutaj, jeżeli się nie mylę, znawcą Fiatów nie jestem, ale jeżeli któryś miał nawigację, chyba można było ten patyk tutaj sobie wsadzić z nawigacją, bo one nie miały tutaj na środku wbudowanej, tylko takie ala wystające, jak wyglądałem, jak dodatkowe, ale to było montowane w fabryce. Tutaj też kierownica ładna, skórzana, niezużyta, blendka. Tutaj też na środku jej lakierowana na czarno, że ładnie to wyglądało. Tutaj sterowanie radiem wyciszymy, zmiana źródła. No i czyż miał odebranie telefonów? Musiałbym sobie sprawdzić, może też ma podłączenie z telefonem. Tu wam pokazałem, tu taki schowek troszeczkę jak w Seicento, niezamykany. Boczek, to tamto, z tyłu fotele. No i jeszcze fajne ten dach panorama. Dobre, proste rozwiązanie, proszę, klips. Zamykacie, tylko tu o, pyk. I macie już troszeczkę w autku chłodniej. Wnętrze naprawdę czyste, ładne. Spójrzcie, w ogóle niezużyty ten boczek. Zero zużycia. I też łatwo poznać po tych, bo to jest takie ala gumowate. Że i auto ma dość często wsiadał, to po prostu to jest pozrywane. Tak samo spójrzcie, tutaj też jest bardzo ładnie niezniszczone. Tapicerka w taką krateczkę. Też, że tak powiem, stylową. Więc myślę, że i osoby, które z poczuciem jakiegoś smaku, na pewno ten samochód im się spodoba. Cóż, aucie to tyle. Jeszcze mogę wam tylko wspomnieć, że ten fotel kierowcy regulowany jest tam jeszcze w płaszczyźnie. Możecie troszeczkę sobie go opuścić, jeżeli chcecie siedzieć wyżej, niżej. Ale to już taka nieistotna drobnostka. No i to, że ma też dosyć dużo airbagów. Jak na tak mały pojazd mamy airbagi w fotelach, w słupkach bocznych. I tu jeszcze mamy taką kolanówkę. O, tutaj jest dość mały, że tak powiem, prześwit między nogami a tym. Jeżeli dla jakichś tam wyższych osób, jest ktoś jest niższy, no to ma dużo więcej miejsca. Dobra, aucie to tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to możecie zostawić komentarz.
Możecie również zapytać przez maila. Chcecie zobaczyć, co mam na mediach społecznościowych? Bijcie na mavkar@otomoto.pl. Ale to nie są moje media społecznościowe, tylko moja strona na Otomoto. Sprawdzam waszą czujność. A moje media społecznościowe to Mavkar Auta. No i też tak samo jak na Facebooku też jest Mavkar. I cóż dalej. Pamiętajcie, że mnie każde auto jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, to mogę w rozsądnych pieniądzach zabić na lawecie lub też, jeżeli ktoś chce bardzo życzy, zarejestrować i później sprzedać zarejestrowanego. No i pamiętajcie, jeżeli samochód z tego filmu się sprzedał, mogę wam poszukać drugiego podobnego na zamówienie, albo ewentualnie, jeżeli moje samochody wam się podobają, mogę poszukać jakiegoś innego modelu. Pozdrawiam, cześć!